Dzień dobry, z tej strony Pixel, a to jest Let's Play Metal Slug Anthology. Tak, kontynuacja naszego challenge'a znowu. Na początek moja synchronizacja lewo, prawo. Jeszcze tutaj lewo, prawo. To było fajnie. I zaczynam Metal Slug 5, już przedostatnią grę z Metal Slug Anthology. Ale niestety nie ostatnią i jeszcze zostały nam 3. Dokładnie mówiąc. Chociaż i tak już teoretycznie przegrałem ten challenge, to i tak chcę wam pokazać wszystko. No, co się dzieje? Metal Slug 5. Oczywiście ta gra została w 2005 roku wydana. Trzecim, przepraszam. Oczywiście weźmy Fio i ona jest tutaj przedstawiona. Nie wiem czemu, ale cały czas od Metal Slug'a jedynki, dwójki jest cały czas przez... Wygląda mi ona na kobietę. Nie wiem, co to w ogóle miał znaczyć, ale przypomina mi strasznie mężczyznę po prostu w menu wyboru postaci. Co jest dosyć niepokojące. Biały gołąb, czyli symbol pokoju. No, w tym przypadku to tak nie jest. Jak to ludzie z bandanami w ogóle tak. W ogóle z chustami. W ogóle teraz powinni mnie wszyscy wyzywać w komentarzach, że ja też chodzę przecież w chuście. Ale nie. Więc w każdym razie jeszcze nam zostały 4 gry z Metal Slugiem. Czyli Metal Slug 7, Metal Slug Advance, Metal Slug Mission 1 i Mission 2. To jest? Chyba to jest Enemy Shave. Chaser albo Rocket Launcher. Jest to do końca pewien, ale zobaczymy. Czy ja mogę to strzelać? Nie. Wow. A, no tak. W tej części mamy nowy ruch. Tak, wreszcie nowy ruch, czyli slide. I musicie nic zadać, nic ująć. To sama nazwa wskazuje. Po prostu slajdujemy. Jest to przydatne do niektórych misji. A, wszystko jest Enemy Chaser. Okej. Okay. I zaczynamy właściwie. No. Wow, teraz tutaj jakieś, wiecie, rapsy robi. Nie rapsy, tylko rock'n'rolla. Tutaj uwielbia chyba, więc tak głową macha. Wiem coś o tym. No i dobra, znowu pływamy do jaskini i ogólnie sobie pomyślałem, że zamiast robić całej gry na jednym odcinku, to znaczy ogólnie będę nagrywać całą grę, tylko że później dzieli ją będę na... O, zginę. Będę później dzielił na party ten film. Bo nie wiadomo, jak to długo wyjdzie, a jeżeli wyjdzie to najzwyczajniej w świecie za długo, to po prostu sobie partami to robię. No i... I Pixel szczęśliwy, bo nagrał i widzowie syci. Poza tym mam wtedy jeden dzień praktycznie wolnego. Nie będę musiał nagrać na tę sagę. Znaczy nie, żeby mi to sprawiało jakąś trudność, tylko po prostu akurat Metal Slug to jest najcięższa seria do nagrywania, bo... A, mogłem powiedziałem. Najcięższa seria do nagrywania, ponieważ... Wszystko może się tutaj zdarzyć. PSP się może zrestartować, może mi kompletnie PSP skraszować, może mi jeszcze dodatkowo paść bateria w PSP. Ale o ile granie na PS3, czyli Ratchet & Clank, to jest jeszcze jakoś ok, bo... No, ma tu jakiś bug. Jeszcze jest jakieś ok, bo da się na przykład poradzić z problemem włączenia się kontrolera oraz... no już gorzej, kiedy się zawiesi konsola i się zrestartuje, no to no już trudno, no zawiesiła się to... No szkoda. Ale na przykład jak... jest coś, nie wiem... jak się rozładuje pad, to też można bardzo szybko to załatwić, bo przecież...
to długo nie trwa, żebym go podłączył z powrotem. I jest to nadal wygodne, bo kabel jest od pada dosyć długi. Serio. A wiesz co, tutaj sobie przejdę tym razem dołem. Więc kabel jest dosyć długi, a też mam parę przedłużaczy, więc mogę spokojnie sobie poradzić z tym. Natomiast, no właśnie mówię, resetowanie konsoli to jest najgorsze, co może się zdarzyć podczas nagrywania. Tylko, że to jest właśnie przy każdym sprzęcie, no złośliwość rzeczy martwej. Bo równie dobrze mógłby mi się na przykład komp zrestartować podczas nagrywania Raymana. No i wtedy trudno, no nagrywam drugi raz. No nic się zbytnio nie stało. To ewentualnie sobie po prostu powtórzę nagranie. I tyle. Na takie nagrywanie właśnie z konsoli jest strasznie niebezpieczne. Po 6 minut już przeszliśmy pierwszy poziom. Właśnie 6 minut. Więc Metal Slug 5, nie wiem czy to było w piątce albo w jedynce, w szóstce, że ma sekretne zakończenie. Jeżeli to jest to, to ja spróbuję sekretne zakończenie zrobić. A co to? Kapelutek. No dobra, nic to nie dało. To pójdę sprawdzić. No i... Nosko. Ło! Został obdarowany magiczną mocą. Z niczym jeden Thor. To mi strasznie przypomina ostatni poziom z Metal Slug'a. A, tak BTW to... Ten, podczas tego slajdu możemy jak Lara Croft strzelać. Więc czy każda postać ma jakieś, wiecie, swoje ability? W tym razie mi akurat się przypomniała Panna Croft. Jeżeli komuś się skojarzyło to też właśnie z Panną Croft, to... No to... Nie jesteśmy osamotnieni w takim razie. No i dobra. Oż ty morze... Tu się zaczynają już utrudnienia. Bagi takiej, że... No muszę się śpieszyć, by zdążyć uciec stąd. No jak sam wiecie, no już po co się oszukujmy, Minecraft jest nieuniknioną serią oraz będzie Minecraft rzecz jasna nagrywany z pomidorem. Bo już to ustaliliśmy, serwer jest zrobiony. Wszystko co tam miało być zostało zrobione. Jeżeli nic się nie schrzani, to będzie ok. Czy w ogóle muszę to przetestować, czemu w ogóle wejdę na ten serwer, ale dobra. O to się pomartwię później, nie teraz. Teraz sobie nagrywam Metal Slug'a. Później to podzielę na party. W zależności jak długi wyjdzie materiał, bo... różnie to bywa i na przykład jak mi właśnie będzie fajnie się grało. I jak Metal Slug w czwórce. Że strasznie szybko przeszedłem grę. To nie robię tak. 40 minut to jeszcze jakoś. Gorzej jakby to była godzina, to bym już rozumiał. Wtedy bym coś takiego dzielił, ale 40 minut i odcinek po 20 minut to mi się niezbyt... Nie opłaca, bo pewnie zaraz jakiś hater przyjdzie i powie, że ja zarabiam. To powiem tak, żeby było bardziej poprawnie, że kompletnie mi się to nie kalkuluje. Bo 20 minut, to szczerze... No ja wiecie, przesyłam odcinki po 30 minut mniej więcej i to jest właściwie mój taki czas antenowy. Ewentualnie tam od czasu czasu jak live, tak dalej, ale live to jest jedno. No i dlatego mi się to już nie opłaca, te nie kalkuluję, bo najwyższym świecie
powiedzmy, że jest jakiś widz, który bardzo od moich filmeców, bo szczerze powiedziawszy, fajny dla mnie, aczkolwiek też dziwne, dlaczego ktoś miałby lubić moje filmy. Właśnie nie wiem, dlaczego ktokolwiek mnie ogląda. Dobra, no cieszę się, nie żebym narzekał. W każdym bądź razie, no jestem widz, który bardzo lubi mnie oglądać, co nie? I on jest przyzwyczajony, że ma pół godziny dziennie film, co nie? Czasem się zdarzą jakieś przerwy, ale to tylko dlatego, że mi się film nie wyszedł, co nie? No, to jest zrozumiałe, chyba. No i tak, jeden jest przygotowany na 30 minut, a dostaje sobie 20. No bądź co bądź, ludzie, to jak jakiś youtuber z moich takich lubianych youtuberów, jak przesyła, powiedzmy tak normalnie z jakieś, nie wiem, 20 minut właśnie, a prześle później jakiś film, który ma, powiedzmy, nie wiem, 10 minut, no to ja się czuję troszeczkę taki, nie wiem, oszukany i zarazem zawiedziony troszeczkę, a tak jak daje troszeczkę, a jak daje na przykład taki youtuber dłuższe odcinki, no to jestem usatysfakcjonowany. Więc ja też sobie przyjąłem coś takiego na podstawie moich odczuć, że po prostu jeżeli pół godziny to jest minimum, 50 minut maksimum. Ewentualnie taki odcinek można później podzielić i będzie fajnie. Właśnie jeżeli będzie taka godzina, to po prostu dzielę na 30 minut, nawet się nie pytam, no i lecę. Zadzieram kiece i lecę. Jeżeli nosił kiece i lecę. Ej, już myślałem, że będzie tak fajnie sobie po prostu polecę. Nie. W ogóle strasznie te pojazdy, na których latają ci ludzie w bandanach, strasznie mi przypominają takie, nie wiem jak to nazwać, motocykle powietrzne z Gwiezdnych Wojen. Śmigacze. Zwał jak zwał. No powiedzmy, że ja to nazwę motocyklami. Motocyklami powierzchnymi. Co? Powietrznymi, nie powierzchnymi. Powierzchne to mogą być obrażenia. Ło! No i nawalamy z karabinku. To znaczy nie mam karabinku, ale. Wiecie. Dobra i... O kurde, jak hasz. Jak hasz z Isaaca po prostu. Seryjnie. Pozdrawiam lokomotywę. Nie zostałem spalony. Spalony. Tak, wiem, nie jestem dobry w strzelankach. Tak, wiem, nie jestem dobry w taktyce. Ale to jest fajne. Dobra, myk. Niech to tutaj leci. Kurde, przewidzieli moją taktykę! Bo na początku widzieliście, że to poszło tak do góry, a ja to robiłem kompletnie inaczej. Dawałem tym bombami. Kurde. Tracę senny czas. Ile to jeszcze będzie miało? No już 14 minut, a ja jestem przy drugim poziomie dopiero. To w tym, ale... Gim. Nie. Jestem lama. O, wreszcie. Dziękuję bardzo. Bombowiec został przeze mnie zniszczony. Jest bardzo fajnie. I ogólnie planuję zrobić od przyszłego tygodnia jakiś plan nagrywania, w sensie, że na przykład, nie wiem, poniedziałek LEGO, nie wiem, tam w środę, we wtorek Ratchet & Clank, w środę Sonic, coś w tym stylu. Nie mówię, że tak akurat będzie, ale na pewno postaram się właśnie taki plan zrobić. Czemu? Ponieważ... No wasze łatwości, no wy w każdym razie będziecie mi pomagali robić ten plan, żeby wam to
też było na rękę. Po prostu wy też się z tego cieszyli, a nie, że ja sobie ustawiłem jakiś tam plan, bo każda seria to jest praktycznie to samo nagrywanie. Mi to tam zbytnie różnicy nie robi, jaką tę serię nagrywam, ewentualnie na jaką mi się chce. To już jest sprawa poboczna. Ale dalej mi się chce tak każdą serię jakby nagrywać. Właśnie najgorzej jest tym Metal Slugiem, bo muszę wszystko podłączać od nowa, w sensie, że muszę podłączać PS3, tudzież Wii, podłączać PSP, przygotować się. No oczywiście wszystko łatwiej będzie, gdy już będę miał nowy mikrofon i statyw, ale jak na razie to jest daleka przyszłość. Bo no niestety to wszystko nie jest takie taniutkie. Wszystko mnie będzie chyba wynosiło około 100 zł chyba, cały ten zestaw. Więc nie jest też... Nie jest droga, ale też nie jest tania. Ale przynajmniej coś. Zawsze coś. No szukałem tańszych ofert, ale no niestety nie było, no i trzeba się zadowolić jednym. No i znowu mamy kolejnego nowego slaga. Tym razem, który... Nie. Latać na jetpacku. Strasznie mi przypomina to Little Stompera z gry Jetpack Joyride. Pozdro dla tych, co grają. To jest jeden z niewielu slagów, który może się obracać. O, już go wykorzystałem. X. Jak Metal Slug X. Albo Metal Slug XX. Dobrze, którą część gracie, bo osobiście najbardziej grałem w 7, czyli XX, bo to jest ekskluzyw na PSP i na DS-a, więc jest fajnie. Easy. Po prostu jakbym miał, nie wiem, z 20 damage'a po bagzach. Ogólnie tak dla ludzi, którzy lubią wyzwania, to polecam sobie kupić Isaaca na... The Binding of Isaac Rebirth na Vita. Cholernie dużo to trofeów i strasznie dużo zabawy. I poza tym jeszcze jest strasznie duże wyzwanie. Więc polecam. A jeszcze chyba... Mam nadzieję, że w tym roku jeszcze ma wyjść Afterbirth, czyli DLC do Isaaczka. I wtedy będę grał na Vicie po prostu. Bo teraz praktycznie na nic innego nie wchodzę, tylko na Isaaca, żeby grać. Strasznie, uwielbiam po prostu grę. Dajcie mi jeszcze Meat Boya do kompletu i po prostu znikam z YouTube. Nie no, żartuję, może ciasno. No i dobra, nasze ukochane double machine guny. Kurde. Okej. Pięć. Dobrze, tutaj jacyś Illuminati. Okej, o kurde. Nie. Serio, to jest tak. Jakieś pole dźwiękowe tutaj. Nie trafił mnie. Mnie jeszcze nie trafił, to nie było nie fair. To było tak bardzo nie fair. Dobra, no zliczyliśmy go. Bardzo dosyć szybko. Dobra. Lecimy z tym koksem dalej.
Mogę wejść? Mogę. Zróbmy sobie od razu na najwyższy poziom. Tak. Tak mi się podoba. Jacyś Ghost Riderzy tutaj umieszczani są. Coś się dzieje. Coś się dzieje. Dobra, dobra, dobra. Lecimy, w każdym razie lecimy. 20 minut już jesteśmy w... Zresztą chyba. W czwartej misji? Ej, to może nie będę musiał edytować. To będzie fajne. Jeszcze się okaże później, że nie, w ogóle nie będę musiał robić na żadnej części. Chociaż nie. Tak na razie to... No powiedzmy, że taka edycja to była w... Dwójce? Którą przechodziłem dwa odcinki i gdyby nie to, to bym przechodził ją ponad godzinę chyba. Na odcinku. Gdyby cały czas był. I dlatego nie będę robił Metal Saga 3D. Tak, tak. I dlatego w maratonie tym Metal Saga, czyli Metal Saga Anthology Let's Play, nie będzie Metal Saga 3D, ponieważ przejście gry zajmuje około 2 godziny 50 minut. Jeszcze dodatkowo ja muszę ograniczyć sobie emulator PS2, ponieważ moje PS2, jeżeli wiecie, to po pierwsze muszę sobie kupić swoje, bo już mi tutaj wyrzuty robią, że to nie moje w ogóle, ale to już nieważne. Metal Saga 3D niekoniecznie sobie załatwię, jeżeli już to użyję emulatora do Metal Saga 3D. Czemu? Ponieważ jeżeli już to kupuję wersję europejską PS2, a wersja europejska PS2 może tylko tworzyć gry z Europy. To jest chyba jasne. A Metal Slug 3D wyszło tylko w Japonii. Więc... No wiecie, no tak jakby to się gryje. Dobra, to już zbytnio mi nie odchodzą te ludki po bokach. Ała! Tylko... Szczerze to przejść. Zobaczmy jak dawam. O, Metal Saga 3. Więc po prostu... Dodatkowo, emulator PS2 mi się strzelił. Nie otworzy mi głosu, nie wiem czemu. Więc... No trzeba będzie to ogarnąć i wtedy... Mogę... Z czystym sumieniem... Robić Metal Slug'a 3D. I dodatkowo będzie to HD, więc... Lepiej dla was. Jeżeli tak wolałbym na oryginalny koszt. Najgorzej to będzie to do live streamów z Sonika, będę sobie musiał kupić chyba kable AV do PS2 nowe. Te, które ja mam już tak jakby są skrzanione. Co tu mówi więcej? Nic zaś nie słyszę, no już po prostu są zużyte. Chyba, że jeszcze coś wycisnę z tych moich starych, ale po prostu PS2 będę się bał ruszać. Dosłownie. Żeby coś tam nie skrzaniło. To jest tak jak z tymi. Z odtwarzaniem gier na komodera. Trzeba się bać tylko tego, że... trzeba się bać w ogóle ruszać ustami sprawy, żeby się coś nie skrzaniło. Bo jeżeli się ruszyło ustami, to najprawdopodobniej było jego wina. Sobie Commodore 64 może i był fajnym komputerem, ale jest co bądź odtwarzanie na niego gier było strasznie stresujące bardziej niż przyjemne. Oś. To. Jabłuszko, dziękuję bardzo. Jabłuszko zawsze spoko. Znaczy nie dla mnie, bo... jeżeli ktoś wie, to ludzie uprzyleni na pyłki źle reagują na niektóre rzeczy. Znaczy różne alergie mają sobie takie dziwne odnogi, czyli a na przykład ci, którzy są chorzy, mają alergię na pyłki, najczęściej mają źle reagują też na jakieś owoce. I mniej więcej też ja miałem. Mam coś takiego, bo jestem alergikiem na... Mam alergię na pyłki,
kwiatów, tak. Między innymi, jeżeli zapytacie się mnie, jakie jest moja ulubiona pora roku, to na 100% nie odpowiem wam wiosna i lato, bo to są akurat moje najmniej ulubione pory roku, ponieważ cały czas chodzę zapuchnięty. Jeżeli śledzicie od dawna mojego Facebooka, to wiecie, że wtedy też PS5 przez to nie było. Miałem strasznie zapuchnięte oczy. Pierwszych PS5, tych, których jeszcze się nie pozapominałem. A później. A jak na razie, wiesz, ta pseudokuracja, jak mamy lekami, i przynosi efekty. I ogólnie, jeżeli chcecie, to możecie mi zadawać pytania do wakacyjnego Q&A. Jeżeli chcecie, rzecz jasna. Jeżeli chcielibyście ogólnie takie wakacyjne Q&A, to jeszcze zrobię osobny do tego filmik. Albo chociaż urodzinowy. Znaczy, akurat urodziny mi tak chamsko wypadają, bo dzień przed urodzinami to ja mam egzaminy. Znaczy próbne. Próbne egzamin... Nie. To nie próbne. To oficjalne. To jest hamowa kompletna. Według mnie. Ale dobra. Życie to jest hamowa. Dzień przed urodzinami mam egzaminy. Świetnie. I ogólnie, więc prawdopodobnie będzie filmik i takie, o, urodzinowe Q&A, nazwijmy się tak. Urodzinowe Q&A by było. Dla tych, co by chcieli. A dla tych, co by nie chcieli, to... Dobra, i znowu jakiś kolejny boss. No i dobra. Muszę sobie tutaj rozprostować z palcem. Prawie pół godziny i jesteśmy już na wieczorze, który jest chyba w piątej albo czwartej nadal. Straciłem rachubę. Dobra, a czy się nagle okazuje, że trzecia minuta dopiero? Nie. To był już smutne. Ha! Kurde. Tu się strasznie przydaje slajd do tego, bo jak widzicie, te czasem taka hamowa jest kompletna i daje nam to w najmniej spodziewanym miejscu te, nie wiem, pociski, więc to jest całkiem dobre do nich. Kurde! Nikania ich. Ale najlepiej coś tu schować. No i tada! Pokonaliśmy kolejnego bossa. Która to już będzie misja? O, to jest pytanie. Recapture prisoner. No chyba w tym Metal Slugu ani jednego prisonera nie będę miał odtentygowanego. Misja czwarta dopiero, wow. To jeszcze piąta i finał. Może na 40 minutach zdążę? Ja... Finała? Co? Jak to finałowa misja? Jadę maluchem! Ale beka. Jadę maluchem. Z rakiety. Z wyrzutnią rakiet. O, jadę. Ej, ale fajnie. Ale ten maluch w ogóle skacze. Znaczy, nikt się będzie nazywał skakanie maluchem. To taki spoiler będzie, ale no... Nie mogę się powstrzymać, no nie byłbym sobą, gdybym się powstrzymał. Chyba, że te rakiety nie mają swego rodzaju hitboxa, w sensie, że wiecie. Że... Pokazuje mi się, że je w ogóle uderzyłem. Więc z tymi dłuższymi rakietami. Z tymi krótkimi, to już nawet nie pamiętam. Po słowom pamięć, okej. To jest strasznie takie, nie wiem, czy bada... To jest właśnie moja wina do końca. To znaczy, pamięć się można wyrobić. Jak na przykład, niektórzy speedrunnerzy nie mają całkiem dobrej pamięci, a wyrabiają sobie pamięć na grach. Ja również, ja właśnie do takich osób należę. Po prostu wyrabiam sobie pamięć na grach i dzięki temu coś tam kojarzę, na przykład Sonica Generations. Sobie teraz Enty przechodzę i zapamiętuję tą samą trasę. Już milionowy raz. Co coś się tam pamięta w mózgu. I teraz chyba moja najbardziej nieulubiona
nieulubiona maszyna, najbardziej nieulubiony slag. Może i jest OP, ale bądź co będzie strasznie powolny. To jest jego... to jest taki jego najgorszy minus, bo zarazem też jedyny, bo to jest wielki, to raczej z minusa nie tworzy, bo mogę 360 stopni obracać wieżyczki, jestem praktycznie niezniszczalny dzięki temu, ale no niezbyt mi się podoba to, że jest strasznie wolny. To jest rzecz, która niezbyt... O kurde, wasz. Praktycznie jestem niezniszczalny, ale no niestety na ataki już wybuchowe i laserem to już jestem na to podatny niestety. Co jest... O kurde. No zaraz zginę. Nie zginę tylko. No właśnie. Ale czy też sądzę, że powinno być coś w tym stylu jak z tym maluchem, że... Wolę tego nie dotykać, bo prawdopodobnie to jest zgliczowana mina. Więc... no nie wiem. Okej, więc to jest prawdopodobnie starcie... No oczywiście. Starcie z mina. Ostateczne. Starcie. No, to trzeba to zaznaczyć. Dobra. Wiesz, są roboty tego typu. Uo. No jest. Przepraszam. Ubiłem się. Prawdopodobnie nie musicie tego wiedzieć, ale cóż. To jest ogólnie całkiem dziwny też dla mnie, bo znowu gram z włączonym dźwiękiem, bo nie chce mi się już słuchawek podpinać. W ogóle powinienem mieć dwie pary słuchawek. Ale dobra. Najpierw trzeba pieniądze mieć, a później się zastanawiać, na co je wydawać. To jest właściwie taka dobra rada dla ludzi, którzy myślą, że mają mało pieniędzy, czyli na przykład ja. Bo ja uważam, że on strasznie ma pieniędzy, tak właściwie to moje konto banku się świeci pustkami, więc coś w tym jest. Ale no... No. Wiecie. Więc, no cóż, się pójdzie do pracy, że... w jakąś, wiecie, jakieś wakacje, to się może uda i będzie mógł. Kurde, serio? Z tym lamy, z tym po prostu lamy. Pixel kupa. Mi się wydawało, że on przede wszystkim z martwych wstał. Właśnie to było coś z tym, że umarł i na jego miejscu pojawił się chyba ten sam gość, a... Ale to na serio wyglądało jak coś w stylu zmartwychwstania, albo coś w tym stylu. Albo o, żeby tutaj nie robić żadnej kontrowersji, że stał z grobu. Okej, okay. Oni już są nieśmiertelni. To już mogę przyjąć. Kurde! Ja nie mogę, to trzeba być lamą, żeby coś takiego zrobić. Oni mają spytak. No patrzcie, jak oni szybko to nawalają tym działkiem. Ale pewnie teraz zajrzę zaraz na speedrun.com i... No serio! Nic mnie tutaj nie atakowało. No niszczymy, no nie wiem, skoro ale niszczymy to. Nowy boss to już prawdopodobnie jest, no właśnie innej opcji, no. Bo to już jest boss, więc... Szkoda, że nie mogę bomby tutaj użyć, co jest dosyć fajne. Więc bomby tutaj są praktycznie niepotrzebne, ale no dobra. Dodatkowo te robaki, które tutaj są, to też niezbyt fajna rzecz. W ogóle ja mam coś takiego, że strasznie... Nie, że się boję robaków, tylko... No strasznie do nich... straszną mam do nich... awersję. W sensie, że... No, obrzydzenie wręcz. Takie ogromne czuję. Chyba na jakimś altarze.
tym i... Boga, skasowanie wyjęte. To był Final Fantasy! Nagle taki diabeł tutaj się pojawił. To jest Cthulhu. Wow. To jest creepy. O, przyznam, że... To już jest... No niezłe. A, ja to pamiętam ogólnie z, jeszcze z Metal Slug Wiki. Jak jeszcze nigdy nie przychodzi Metal Slug'a 5. Że właśnie... W ogóle nie sprite z tego wszystkiego. I to... To by nie było takie epickie. O tyle przerażające, co epickie. O. To było przerażające, a zarazem epickie. I podtrzymuję to do teraz. Podtrzymuję to do teraz, że to jest przerażające, jak zarazem epickie. Wyobrażam sobie jakiegoś takiego gnojka, który sobie taki myślał, że o, pogram sobie w grę dla starszych dzieci. Wiecie, Metal Slug 5 i nagle przychodzi do domu z tych automatów i tak i mówi do mamy: mama, już nigdy chyba w gry nie będę grał. Było smutne do mnie, że automaty nie przetrwały. To nie było sobie po... Bo w ogóle, że niektóre automaty na przykład z Japonii się nie pojawiły w Europie. Na przykład Sega Sonic the Hedgehog. Znaczy, tak, emulatory. Ale emulatory emulatorami. Ale zarąbiście byłoby pograć sobie w to z prawdziwego zdarzenia, albo gdyby Sega w edycji to wydała. Ale o tym Sega Sonic the Hedgehog. No i dobra, chyba pokonaliśmy go. Chyba, że to jest miała walka. Chyba, że to jest jakaś jeszcze druga część tej walki będzie. Nie, przeszliśmy już grę. 37 minut. Ogłaszam, że to jest najkrótszy Metal Slug, jaki kiedykolwiek był. Chyba, że siódemka to pobije. Ogłaszam to wszemi wobec. Mission all over. Więc to w szóstce było to sekretne zakończenie. 23, no tam... Wraz z tym Metal Slugiem Let's Play z Minecrafta zostaje potwierdzone. Dobra, P. Już się nazywa normalnie PGP. WG i teraz P. Edit. Jestem PGP. Więc co ludzie? A, jedziemy maluchem. A. Więc tak, dzięki wam za oglądanie, mam nadzieję, że wam się podobało. Gra była świetna. Króciutka jak widzicie. Więc dzięki wam za oglądanie. Na razie, cześć. Pa, pa!